Rozkład tygodniowy z kart Tarota na następny tydzień. Witam serdecznie, kochani, moi słuchacze, widzowie na moim kanale Orakel Miłości Ulo Eli. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam oczywiście na wysłuchanie całej tej wróżby na cały nowy tydzień, kochani. Zapraszam Was do komentowania, do lajkowania, do subskrypcji mojego kanału, jak również na wróżby indywidualne. Moi kochani, zapraszam, napiszcie mi e-maila, jeśli chcecie nabyć u mnie wróżbę indywidualną, a ja odpiszę Wam, kiedy jest to możliwe. I zaczynamy. Wybiorę 7 kart na każdy dzień tygodnia i zobaczymy, co pokaże ten tydzień. Czyli od poniedziałku do piątku i teraz jeszcze 2 na sobotę. I niedzielę. Ok. Więc mamy tutaj 5 kielichów na spodzie kart. Czyli coś wspominacie, macie jakiś być może kryzys miłosny, być może jakieś rozczarowanie lub macie lęki, żeby czegoś nie stracić. Tutaj, kochani, żeby nie być smutnym w następnym tygodniu, proszę, tak? W poniedziałek 9 monet, czyli postawcie na pracę, bądźcie zdyscyplinowani, solidni, pracowici, dokładni, bądźcie tutaj po prostu, dążcie do sukcesu, do swoich określonych celów. Tutaj jest pracowitość pokazana, czyli zacznijcie ten tydzień pracowicie, tak? Oznacza to stabilizację, też szczęście w miłości. Tutaj we wtorek również mamy tutaj 9 monet i 8 monet, czyli 2 dni bardzo pracowite. Bardzo musicie być zdyscyplinowani, skupieni na swoich zajęciach, zadaniach w pracy, na sytuacji finansowej. Pokazać się macie tutaj bardzo pilnie, tak? Pilni, jakieś macie projekty, pomysły, tutaj musicie dążyć do zrealizowania tego. W środę, no jakieś zmęczenie, za dużo wzięliście sobie na barki i jesteście po prostu padnięci, tak? Czyli uwaga, żeby nie wziąć oczywiście za dużo projektów, zadań na siebie, ponieważ no po prostu padliście pod ciężarem tych wszystkich zadań, tak? Czyli tutaj mam nadzieję, że w środę nie będzie żadnych problemów. Ale jesteście tutaj już wykończeni jakby, tak? W czwartek, uwaga kochani, żeby coś nie padło. Wieża, tak? Czyli żeby się coś nie rozwaliło. W czwartek jakaś awantura, żeby nie była. Uważajcie na wszelkie prowokacje. Tutaj coś się zakończy. Trzeba będzie budować coś zupełnie na nowo. W piątek być może jakaś podróż. Mamy tutaj rydwan, czyli być może jakaś podróż Was czeka lub znienacka ktoś przyjedzie do Was lub jakaś akcja tutaj w piątek, tak? W sobotę królowa buław, czyli tutaj bądźcie silni, kreatywni, energiczni, aktywni, dążcie do swoich celów, pokażcie się jako silna, silni, tak? Samodzielni, kreatywni. No i uwaga, bo 5 monet tutaj w niedzielę, czyli jakiś deficyt, jakiś brak, jakaś nędza, tak? Czy finansowa, czy duchowa, czy emocjonalna, kryzys. Kryzys być może uczuciowy, emocjonalny, być może finansowy, jakiś brak. Brak, strata być może. Także uważajcie na pieniądze, żeby ktoś Wam nie ukradł niczego. Uważajcie, by czegoś nie zgubić, nie stracić w niedzielę tutaj, żeby coś Wam po prostu nie zginęło lub nie zostało zabrane, tak? Uważajcie po prostu, bo jest jakaś strata, więc
No i jest też ten smutek, tak? Taki ogólny, taki sentyment, smutek, melancholia, więc żebyście nie byli za bardzo smutni w następnym tygodniu. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Zapraszam Was codziennie na mój kanał. Do usłyszenia już wkrótce.